co chciałeś, kudłaczu mały. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na moim kanale Marta Sapielak DIY Garden. Jest połowa lipca i słuchajcie, połowa lipca to najlepszy moment, żeby zacząć walkę z ćmą bukszpanową. Ćma bukszpanowa, która jest mega inwazyjnym owadem, która została tutaj do Europy sprowadzona i pojawiła się w XX wieku. Najpierw w Niemczech i potem rozprzestrzeniła się na całą Europę, skutecznie likwidując i niszcząc całe połacie pięknych obwódek bukszpanowych, pięknych topiarów. W Polsce również bardzo dużo bukszpanów zostało zniszczonych, bardzo dużo ludzi zrezygnowało po prostu z bukszpanowych obwódek. Ja walczę z ćmą bukszpanową, chociaż u mnie pojawia się bardzo sporadycznie, ale jeśli już się pojawi, no to trzeba zareagować. I słuchajcie, Belgowie opracowali termin pryskania właśnie bukszpanów. Są to cztery terminy. Pierwszy to jest połowa lipca, czyli między 10 a 15 lipca. Potem jest między 10 a 15 sierpnia. Trzeci termin to jest między 10 a 15 września i czwarty termin między 10 a 15 października. Czyli w tych czterech terminach pryskamy nasze bukszpany. Chociaż ja również zauważyłam w tamtym roku ćmę bukszpanową na moich berberysach, więc opryskam sobie również berberysy. Po to tylko, żeby te berberysy mogły przeżyć. Samych bukszpanów nie mam bardzo dużo. Wszystkie, które mam, to są moje produkcji. To jest kilka obwódek i jeden bardzo duży, wiekowy bukszpan, wielka kula, którą Wam pokażę. Zapraszam na kolejny odcinek, jak walczyć, jak zwalczyć ćmę bukszpanową na naszych bukszpanach. Ćma bukszpanowa to jest motyl, który został przywieziony do Europy wraz z przepływem usług i towarów z Azji Mniejszej. Jest to motyl charakterystyczny dla wilgotnych subtropikalnych stref w Azji Mniejszej. Występuje bardzo popularnie i licznie m.in. w Japonii, w Chinach, w Korei Południowej. I stamtąd właśnie pierwszy raz do Europy, do Niemiec właściwie, trafił z najprawdopodobniej z jakimiś towarami. I z Niemiec rozprzestrzenił się na całą Europę, skutecznie zabijając bardzo liczne bukszpany. I słuchajcie, jak walczyć z tą ćmą bukszpanową? Ano przez pryskanie, zakładanie pułapek feromonowych. Pułapki feromonowe pozwalają nam kontrolować liczebność dorosłych osobników, czyli samej ćmy. Natomiast skutecznym sposobem walki z gąsienicami ćmy bukszpanowej jest oprysk. I zaraz Wam podam tutaj kilka takich oprysków, które możecie sobie, środków, które właściwie możecie sobie zastosować na Wasze bukszpany. Terminy Wam podałam, czyli zaczynamy walkę z ćmą bukszpanową. Ja w moim ogrodzie nie posiadam bardzo wielu bukszpanów. Jest to dosłownie kilka obwódek bukszpanowych, które sama sobie ukorzeniłam z jednego dużego krzaka bukszpanu, który w tym ogrodzie był, gdy tutaj sprowadziliśmy się. Ta wielka kura, ja tą wielką kulę uformowałam, bo to był taki rozczochrany, niezbyt atrakcyjny, łysiejący bukszpan. Zaraz Wam go pokażę. Więc moje bukszpany co roku sobie pryskam, nawet tak profilaktycznie, jak pryskam coś w momencie, gdy widzę, że jest jakaś większa inwazja, na przykład mszyc, to wtedy również lecą mi właśnie wszystkie moje bukszpany, po to tylko, żeby ustrzec i zabezpieczyć je przed ewentualnym atakiem ćmy bukszpanowej. Żadna sadzonka bukszpanowa w moim ogrodzie nie została zakupiona. Wszystko są to sadzoneczki, które zostały pobrane z tego jednego wielkiego krzaka, którego uformowałam na bardzo dużą kulę. Gdy tutaj przyjechałam, był takim rozczochranym krzewem od dołu łysiejącym. Bardzo mocno go zaczęłam przycinać. Pięknie się zabudował i stąd pobrałam właśnie z niego wszystkie sztobry i tak powstały wszystkie sadzonki bukszpanowe. Tym bardziej dbam o te moje bukszpany i ja stosuję Mospilan. Mospilan, który w momencie, gdy widzę, że jest większa inwazja mszyc, to również używam. Dlatego ja nie kupuję żadnych specjalistycznych, chociaż możecie wykorzystać na przykład Lepinox Plus, który jest ekologicznym środkiem do zwalczania ćmy bukszpanowej.
Z innych środków dostępnych możecie wykorzystać Xentravi, Neem Azal czy Polisect Buchspan. Natomiast tak jak Wam wspomniałam, do kontrolowania dorosłych osobników najlepiej wykorzystać pułapki feromonowe. Kiedy najlepiej wykonać oprysk przeciwko ćmie bukszpanowej? Najlepiej taki oprysk, słuchajcie, zrobić jest wieczorem, a to z kilku powodów. Po pierwsze, liście bukszpanów muszą być suche, czyli musimy mieć pewność, że cała ta wilgoć, cała rosa z tego bukszpanu po prostu w ciągu dnia wyparuje. Po drugie, musimy mieć też pewność, że tutaj ratując jedną roślinę, nie pozbawimy życia naszych zapylaczy. Tu obok pięknie na kwiatach jeżówki pracują i czmiele, i motyle, słuchajcie, i pszczoły. Także musimy mieć pewność, że ratując jedno, nie pozbawimy życia drugiego. Po trzecie, słuchajcie, ważna jest również temperatura. No, dzisiaj jest dość ciepło, właściwie powiedzieć można by, że robi się upalnie i gorąco, a środki działają w określonych temperaturach, dlatego tak bardzo ważne jest czytanie etykiet. I co jeszcze ważnego mogłabym powiedzieć? A jeszcze jedno pytanie, na które dość często odpowiadam, bo często je właśnie zadajecie, ktoś tam pisze, że na przykład rozrobił sobie taki chemiczny środek, zaczęło pokrapywać i co dalej? Czy ten środek dalej jest ważny, ma swoje właściwości, czy ich nie straci, jeśli ja go użyję po na przykład 3 czy 4 godzinach od rozrobienia? Słuchajcie, na etykietach producenci też podają tą informację, że takie środki są ważne od momentu rozrobienia przez 24 godziny. Czyli jeśli sobie rozrobicie taką ciecz i zacznie Wam padać, albo coś się zadzieje, musicie po prostu przestać pryskać, no bo coś ważnego nam wyskoczyło, to 24 godziny od momentu rozrobienia, w ciągu tych 24 godzin taka ciecz jest jeszcze, ma te swoje właściwości, można śmiało pryskać. Ja moje bukszpany opryskam wieczorem, kiedy wszystkie zapylacze pójdą spać, kiedy będę miała pewność, że nie pozbawię życia moich pięknych motyli, pszczół i trzmieli. Jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałabym Wam powiedzieć. Ja jestem osobą, która bardzo dba o środowisko i w swoim ogrodzie staram się wykorzystywać wszystkie dostępne mi znane ekologiczne sposoby ochrony roślin. Wykorzystuję obornik, który dostarcza mi sąsiad, wykorzystuję kurzaka, którego dostarcza mi sąsiadka i z którego przygotowuję gnojówkę. Wykorzystuję pokrzywę, z której również przygotowuję gnojówkę i takimi gnojówkami właśnie dosilam moje rośliny. Granulowany obornik rozsypuje na trawnik, ale są takie sytuacje, słuchajcie, w naszym ogrodzie, gdzie musimy sięgnąć po chemiczne środki ochrony roślin, bo inaczej nie poradzimy sobie z inwazją, czy to patogenów grzybowych, czy inwazją mszyc, czy innych insektów, czy na przykład ćmy bukszpanowej. Stąd też moja decyzja o użyciu właśnie mospilanu do opryskania bukszpanu. Ale słuchajcie, każdy w swoim ogrodzie robi tak, jak uważa za słuszne. Ja uważam, że jeśli używamy środków ochrony roślin z rozwagą, z rozsądkiem, w zalecanych dawkach i nie przekraczamy tych norm, to w przypadku inwazji, w przypadku w takiej sytuacji, gdzie nie możemy sobie już poradzić, używajmy po prostu, używajmy, tylko tak jak mówię, zawsze rozwaga, zawsze rozsądek, niech bierze górę nad tym, co robimy.